też niemalnym filmiku typu test na żywo. Dzisiaj wspólnie będziemy testować słynną, bardzo osławioną w blogosferze i vlogosferze maskara marki Benefit Dayreal. Jest to, ja mam taką malutką próbeczkę, która ma tylko 3 gramy, natomiast pełnowymiarowy produkt ma 8,5 grama i kosztuje chyba 119 albo 115 zł i jest dostania bodajże w Douglasach. Ja tą miniaturkę znalazłam w pudełku Be Glossy, jedynym pudełku Be Glossy, które do tej pory zamówiłam. Jestem jej bardzo ciekawa. Już wtedy w tym otwieraniu pudełka zapowiadałam Wam, że na pewno zrobię jej test na żywo i tak naprawdę do tej pory jej nie używałam, bo nie miałam jakoś kiedy nagrać dla Was tego testu na żywo, tego pierwszego wrażenia z użycia tej maskary, a nie chciałam jej używać i potem dopiero nagrywać tego testu. Dlatego dzisiaj przychodzę do Was dosłownie z takim testem na żywo, pierwsze wrażenie maskary Dayreal marki Benefit. Ona ma robić naprawdę nie wiadomo co z naszymi rzęsami, bo według producenta mają być dłuższe i pogrubione. Mają być podkręcone od nasady i oczywiście ma być długotrwała, czyli ma się nie osypywać, ma się z nią nic nie robić w ciągu dnia, ma się nie rozmazywać. Jest ważna przez 6 miesięcy od otwarcia. Pełnowymiarowe opakowanie troszeczkę inaczej wygląda niż ta miniaturka, natomiast sam aplikator jest identyczny, jest to taka silikonowa szczoteczka z takim troszeczkę dzióbkiem na samej górze. Z tego co tu widzę, to ta szczoteczka dosyć sporo produktu nabiera, więc zobaczymy czy nie będzie jakoś mocno oblepiała tych rzęs i nie będzie ich sklejała. Ja już w pogotowiu mam przygotowany mój grzebek z Inglota w razie czego do rozczesania rzęs. W każdym bądź razie przechodzimy teraz do aplikacji produktu na rzęsy i zobaczymy jak on się sprawdzi. Prezentuje się na warstwa tuszu i muszę przyznać, że całkiem fajnie i całkiem spektakularnie to wygląda. Rzęsy są naprawdę, wydaje mi się, że tak optycznie wydłużone. Trochę są na pewno pogrubione, nie są jakieś mocno porozdzielane, ale też nie powiedziałabym, że są mocno sklejane. Całkiem fajnie tą szczoteczką się operowało po rzęsach, pomimo tego, iż tusz jest cały czas dosyć mokry i taki, powiedziałabym, że trudny w aplikacji, natomiast całkiem fajnie on tutaj na tym oku wygląda. Sama nie wiem, czy będę dokładała jego drugą warstwę, bo ta jedna tak naprawdę już w tym momencie mnie zadowala. Nałożę teraz tusz na tym drugim oku i spotkamy się w takim pierwszym krótkim podsumowaniu. Nałożyłam tusz na rzęsy na obydwu oczach i muszę przyznać, że jestem naprawdę bardzo zadowolona z efektu. Ta szczoteczka może jakoś wybitnie nie rozdziela tych rzęs, ale nie powiedziałabym też, że jej jakoś mocno skleja. Na pewno jest to kwestia też tego, że tusz jest jeszcze świeży i naprawdę dosyć mokry, dlatego dosyć mocno oblepia te rzęsy. Natomiast efekt jest naprawdę bardzo fajny, bardzo mi się podoba, taki naprawdę jest w moim stylu i trzeba pamiętać, że jest to dopiero pierwsza warstwa tuszu. Ja drugiej warstwy nie będę nakładała, bo ten efekt już naprawdę mnie zadowolił i nie spodziewałam się, że ten tusz da mi naprawdę taki fajny efekt na rzęsach. Obawiałam się troszeczkę, że ten tusz jest trochę przereklamowany i ja nie będę z niego zadowolona, natomiast no na pierwsze takie wrażenie jest jak najbardziej pozytywne. Jest teraz jakoś godzina w pół do pierwszej, ja przyjdę do Was wieczorem, pewnie około 9-10 z aktualizacją tego testu na żywo. Zobaczymy, czy ten tusz się nigdzie nie rozmazał, nie odbił, ani czy się nie osypał, bo tak naprawdę tego w tuszach do rzęs obawiam się najbardziej. A więc teraz to by było na tyle, ja się żegnam i zobaczymy się już za kilka godzin. Do zobaczenia, pa! Hej, witam w aktualizacji
testu tuszu do rzęs marki Benefit Day Real. Jest w tym momencie jakoś tuż przed godziną 10, czyli minęło nieco ponad 9 godzin od aplikacji tuszu na rzęsy, więc tak naprawdę jest to całkiem niezły czas i muszę przyznać, że tusz naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Poza tym, że całkiem fajnie wyglądał tuż po aplikacji na rzęsy, te rzęsy naprawdę były dosyć widocznie podkreślone, ale nie posklejane, to do tej pory nic się z tym tuszem nie stało, on się ani nie osypał, ani nie rozmazał, nie ma tutaj, nie mam tutaj pod oczami żadnych zaciemnień, nie mam jakichś osypanych grudek. Ten tusz wygląda tak naprawdę tak samo dobrze jak zaraz po nałożeniu. Byłam jeszcze ciekawa, bo rano zapomniałam, dotykałam swoich rzęs i muszę przyznać, że delikatnie są one takie sztywniejsze i troszeczkę bardziej twarde niż naturalnie, natomiast nie są aż jakieś takie bardzo sztywne, że dotykając ich nie można ich jakoś tam zgiąć. One są takie w miarę, powiedzmy, naturalne, ale widać, ale czuć, że coś tam jest na nich nałożone. Na pewno podczas dnia to podkręcenie, one troszeczkę opadły w dół, zrobiły się troszeczkę prostsze niż były na początku. Natomiast no, nic więcej z tym tuszem tak naprawdę się nie stało i nie uważam tego za jakiś duży minus, bo nawet jeżeli podkręcam rzęs zalotką czy mam jakiś inny tusz, no to on w ciągu dnia również się prostuje, te rzęsy również opadają, więc tutaj nie wymagałabym nie wiadomo jakich cudów od tego tuszu z Benefitu. Podsumowując, ja jestem z niego zadowolona, nie osypał się, nic się z nim nie stało, jest naprawdę bardzo trwały. Mam nadzieję, że podczas użytkowania on nie straci swoich właściwości i później, jeżeli on już troszeczkę przeschnie w tym opakowaniu, to nie będzie również sprawiał żadnych problemów, też nie będzie się osypywał. Duży plus za to, że się nie rozmazuje w ciągu dnia i te rzęsy są takie dosyć miękkie, dosyć naturalne. Ciekawa tylko jestem, jak będzie z jego demakijażem, bo ostatnio miałam taki troszeczkę niefart, bo trafiałam za każdym razem na taki tusz, który bardzo ciężko zmywał się z rzęs, więc zobaczymy, jak będzie w przypadku tego produktu. Na pewno dam Wam gdzieś znać, może na blogu, może gdzieś tutaj dodam jakąś adnotację w trakcie filmiku. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o tym tuszu, czy go miałyście, czy go używałyście i czy u Was się sprawdził. Tak jak powiedziałam na początku, on w regularnej cenie kosztuje troszkę ponad 100 zł. Nie wiem, czy jestem w stanie dać aż tyle pieniędzy za tusz do rzęs, który po tak naprawdę po 3 czy nawet maksymalnie 4 miesiącach będzie już do wymiany. Natomiast no, z tej próbki jestem bardzo zadowolona i bardzo się cieszę, że ją mam i na pewno z chęcią wykorzystam ją do ostatniej kropli. Ja tymczasem się żegnam, zapraszam oczywiście na mojego bloga, Facebooka i do wszystkich linków, które znajdziecie na dole w opisie. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa!